Witam w kolejnym odcinku na moim kanale z cyklu Autokrytyk Motoryzacyjny. Pozdrawiam wszystkich sympatyków, subskrybentów. Dzisiaj kolejny odcinek o silnikach Hyundai Kia. Tym razem silnik kolejny V633, oznaczony symbolem G6DB, czyli silnik oferowany od 2006 roku praktycznie w takich autach jak Kia Sorento, Hyundai Sonata, czy tutaj głównie w tych modelach ten silnik był oferowany. Co do samego silnika, 6 cylindrów, 24 zawory, wtrysk wielopunktowy, rozrząd na łańcuchu, około 6,5 litra oleju, wymiana co 15 tysięcy lub co roku, 5W30. Silnik dosyć dobrze znosi także instalację gazową. Co do samego silnika, głównie był on oferowany na rynek amerykański oczywiście, ale u nas też tych egzemplarzy dosyć sporo jeździ z tym silnikiem. Sam silnik ma dosyć trwały, sam silnik jest dosyć trwały. Na pewno jest mały w obsłudze ze względu na rozrząd na łańcuchu. Mała awaryjność, dosyć dobra kultura pracy, dynamika, elastyczność tego silnika. Pojemność robi swoje, tak naprawdę. Co do innych problemów, usterek tego silnika VAT, na pewno koszty serwisowania są dosyć spore. Spalanie także w okolicach 13, od 12 do 15 litrów nie powinno nikogo dziwić. W mieście to może być więcej, na trasie mniej oczywiście. Tutaj z innych usterek na pewno trzeba zwrócić uwagę na ostrzęt, czujniki, jak także na problemy z kołem dwumasowym. Sam silnik także dosyć dobrze znosi instalację gazową, aczkolwiek ta instalacja musi być także dobrana do mocy tego silnika. I podsumowując, tak, większość jednostek dużej pojemności V6, ten silnik jest także dosyć trwałą jednostką, raczej pozbawionej jakichś nagminnych usterek, problemów, także jak ktoś szuka dużej mocy, to powinien się w kierunku tego silnika kierować. Dziękuję za uwagę, to było na tyle w tym odcinku. Do usłyszenia na następnego odcinka. Pozdrawiam.